Rok 1477. W księstwie Burgundii kryzys, rozsypka. Jego dotychczasowy władca, Karol Zuchwały, właśnie zginął w wyniku nieudanej kampanii wojskowej. Władzę oraz niezmierzone bogactwa odziedziczyła jego 19-letnia córka, Maria Burgundzka. Jednak klęskę Karola starają się wykorzystać jej wrogowie. Miasta niderlandzkie buntują się przeciwko jej władzy. Król Francji, Ludwik XI, zajmuje część terytorium księstwa Burgundii. Co robić? Jak ratować burgundzkie imperium, które do tej pory rozciągało się od plaż Morza Północnego aż po góry Szwajcarii? Wydaje się, że jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji jest polityczne małżeństwo. Wybierając odpowiedniego męża, Maria mogłaby włączyć do rozgrywki o przyszłość księstwa Burgundii nową siłę. Ale kandydatów jest sporo. Maria być może wtedy jest najbogatszą kobietą w Europie. Do tego jest dobrze wykształcona, oczytana, podobno także piękna. Kto będzie jej wybrankiem, tym księciem z bajki? No okazuje się, że nawet lepiej niż księciem z bajki, ponieważ wybiera arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, syna cesarza Fryderyka III. Co czuła Maria, kiedy cesarska delegacja zmierzała w kierunku jej dworu, by tych dwoje młodych ludzi mogło połączyć się świętym węzłem małżeńskim, nigdy wcześniej się nie widząc? Czego oczekiwała? Jakie były jej marzenia, pragnienia, obawy wynikające z tej nowej sytuacji, z tej szansy na uratowanie księstwa, swojej władzy i swojego bogactwa? Dziś, po 500 latach, jest nam bardzo trudno wejść do myśli postaci historycznych. Trudno nam zrozumieć prywatne motywy ich postępowania. Czasem możliwe jest to dzięki zachowanym listom. Ale moim zdaniem jest jeszcze jedna rzecz, która pozwala nam w wielkich postaciach historycznych zobaczyć ludzi z krwi i kości. To jest pewien szczególny rodzaj dzieł sztuki. Czasem niezwykle drogocennych, wartych majątek, ale przeznaczonych do prywatnego podziwiania, dla poszczególnych, pojedynczych osób. Bardzo osobiste rzeczy, których my także dzisiaj raczej nie znajdziemy na ścianach muzeów. To książki i zawarte w nich dekoracje. Przed upowszechnieniem się druku wszystkie książki musiały być ręcznie przepisane, więc każdy taki manuskrypt był wyjątkowy. Najbardziej rozpowszechnione ze wszystkich manuskryptów średniowiecza są godzinki, czyli niewielkie książeczki przeznaczone do prywatnej modlitwy. Jeżeli jakiś człowiek w średniowieczu miał kupić sobie jakąś książkę, było go stać na to, żeby kupić sobie jedną, jedyną książkę, to najprawdopodobniej były to właśnie godzinki w malutkim formacie i bardzo prościutkie. Po prostu strony zapisane tekstem, ewentualnie w dwóch kolorach atramentu. Jednak, jeżeli ktoś był bogaty albo bardzo, bardzo bogaty, na przykład jak Maria Burgundzka, to mógł zamawiać dla siebie właściwie małe dzieła sztuki. Obiekty warte majątek, pochłaniające mnóstwo czasu i pracy na przygotowanie, ale niezwykle piękne, ponieważ przecież każda karta manuskryptu, które były wykonywane z pergaminu, czyli specjalnie wyprawionej skóry, mogła być jakoś ozdobiona. I taka książeczka godzinek mogła wyglądać na przykład tak, że mamy kolumny tekstu, ale dookoła pojawiają się bardzo wyrafinowane ozdoby. To mogą być takie po prostu jakieś sceny dookoła tego tekstu, ale mogą być też miniatury, czyli takie obrazki, które zajmują całą stronę albo większość strony i tekst jest tylko fragmentem takiej karty. No jeżeli zamawiamy coś dla siebie, coś tak malutkiego, z czego będziemy korzystać tylko my osobiście w czasie prywatnej modlitwy, to tutaj dookoła właśnie na tych rzeczach, które uzupełniają tekst, są w naszej książce oprócz tekstu, mogą się pojawić jakieś rzeczy, które są dla nas szczególnie ważne i to dla nas prywatnie, a nie publicznie i na pokaz. To są nasze pragnienia, nasze myśli. Bardzo często pojawiają się tutaj herby albo jakieś nasze zainteresowania. I tak się właśnie złożyło, że taki iluminowany manuskrypt, czyli manuskrypt, który nie tylko jest ozdobiony miniaturami, ale także wykonany przy użyciu, te miniatury są wykonane przy użyciu złota, który lśni w blasku świec i którego każda karta stanowi zaproszenie do jakiegoś fantastycznego świata, otrzymała być może w prezencie ślubnym właśnie w latach 70. XV wieku Maria Burgundzka. To była dość duża książka jak na godzinki. Ja mam tutaj
taką kartę, czy taką podwójną kartę, taką rozkładówkę, 14 i 15 karta tego manuskryptu. I dla nas szczególnie interesująca będzie ta miniatura na 14 karcie, ponieważ być może ona stanowi właśnie wgląd w myśli, w pragnienia i obawy Marii, kiedy delegacja cesarska jechała pierwszy raz się z nią spotkać, kiedy jej los miał zaraz zostać przypieczętowany, a ona zastanawiała się, co przyniesie on jej i jej księstwu. W świecie miniatur ta miniatura jest duża, bo właśnie zajmuje całą stronę, a nie tylko jej fragment. Co widzimy na pierwszym planie? Kobieta modli się, czytając tekst z książki. Być może, i to jest duże prawdopodobieństwo, to jest Maria Burgundzka. I być może ta książka, którą czyta, to są te godzinki, które i my czytamy, które my oglądamy, patrząc na tę miniaturę. Na kolanach najprawdopodobniej Marii Burgundzkiej leży piesek, który symbolizuje wierność. Maria modli się przy otwartym oknie. Na parapecie tego okna leżą różne przedmioty, między innymi goździki, które mogą symbolizować zaręczyny, a w kryształowym wazonie stoi irys, być może symbol czystości. Okno jest otwarte i to jest okno do duszy i do myśli Marii, ponieważ przez to okno możemy zobaczyć cel jej modłów. Zajrzyjmy głębiej w to, co kryje się za tym oknem. Najwspanialsze wnętrze, jakie mogła stworzyć średniowieczna Europa. Wysoka, wspaniała, gotycka katedra. Na środku siedzi Maria, trzymająca Jezusa, tuż przed ołtarzem. Ale oprócz Marii pojawiają się też inne postacie. Po lewej stronie widzimy wspaniałą damę, która jest ubrana podobnie do tego, jak najprawdopodobniej Maria Burgundzka na pierwszym planie. Ma na przykład hennin, czy po francusku enneo, takie charakterystyczne nakrycie głowy w postaci stożka, z którego zwisa welon. Za nią są inne damy dworu. Być może to także jest Maria Burgundzka, ale tu już w myślach. Tutaj już wyobraża sobie siebie, kiedy osobiście przedstawia swoje prośby, swoje modły Marii. Jednak pojawia się tam ktoś jeszcze. Po drugiej stronie jest mężczyzna, który okadza Marię, okadza to wnętrze. Ten mężczyzna ma długie, sięgające ramion, blond włosy. Dokładnie takie, jak miał Maksymilian Habsburg. Czy zatem przez to okno, przez które zaglądamy do świata myśli i modłów Marii, widzimy dokładnie to, co stanowi przedmiot jej modlitwy? Prośbę o to, aby ta niepewna przyszłość była jakoś zabezpieczona przez ten boski porządek, przez Marię i Jezusa. Czy to nie jest ta scena, którą ona sobie wyobraża, której zaraz doświadczy? Czyli za mąż pójście, małżeństwo jej, wspaniałej księżnej Burgundii, Marii, z Maksymilianem, porywczym, młodym arcyksięciem Austrii? Czy czytając tę książkę, przeglądając te karty, modląc się, zanim poznała Maksymiliana, wyobrażała sobie, że tak właśnie w mistyczny, taki boski sposób ta scena może wyglądać? No cóż, to, że dzięki godzinkom możemy zajrzeć do myśli dawnych postaci, to nie znaczy, że dokładnie wiemy, co one myślały, ponieważ to były tak prywatne przedmioty, tak drogocenne i tak osobiste, że bardzo rzadko jest do nich jakaś literatura, jakieś opisy. To jest nasza jedyna łączność z ich myślami, ale no niestety nie zawsze jest ona bardzo precyzyjna. Można w ten sposób interpretować tę miniaturę. Można sobie wyobrazić, że kiedy Maria otworzyła tę książkę i ją pierwsza zobaczyła, to pomyślała, och, chciałabym, żeby tak było, żebyśmy byli z Maksymilianem szczęśliwi. No ale to są tylko nasze domysły, które jednak są możliwe i które sprawiają, że te osoby sprzed 500 lat są prawdziwe i wydają nam się prawdziwymi ludźmi, a nie tylko postaciami z kart historii. Właśnie dzięki temu, że mamy do nich dostęp przez te ich najbardziej prywatne, osobiste i jednocześnie drogocenne przedmioty, czyli ich książki, ich iluminowane manuskrypty. Czy modlitwy Marii zostały wysłuchane? I tak, i nie. Kiedy spojrzymy na dzisiejszą mapę Europy, to nie trudno się zorientować, że nie ma już Wielkiego Księstwa Burgundii.
ale z drugiej strony małżeństwo Maksymiliana i Marii było szczęśliwe. Maksymilian podobno był przystojny, naprawdę zakochał się w Marii Burgundzkiej i przeżyli ze sobą 5 szczęśliwych lat, ponieważ po raptem 5 latach Maria zginęła w wypadku. Podobno była to prawdziwa i szczera miłość, a Maksymilian już nigdy nikogo nie pokochał. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej filmów o sztuce i o dziele dużo, dużo, dużo większym, bo mającym 4 metry wysokości, dziele Tintoretta z XVI wieku, i tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję, do zobaczenia.